Amen. Dziękuję bardzo. Pięknie. Jackie, Marguerite, John, witamy ponownie, przyjaciele, w programie Prophecy Odyssey i jesteśmy bardzo wdzięczni za wierność naszej publiczności tutaj w Nowym Jorku. I chociaż pogoda jest trochę mrzawkowa, przyszliście, a my jesteśmy bardzo wdzięczni za wasze poświęcenie. Chcemy jeszcze raz podziękować naszym przyjaciołom, którzy oglądają nas z całego świata, naszym przyjaciołom z 3ABN, Hope International, Good News Network. I za waszym pozwoleniem przekażemy specjalne pozdrowienia. Pastor Ross i ja i nasz pastor Carlos, nasz domowy kościół, Granite Bay Hilltop Church. Niech Bóg was błogosławi. Wiemy, że się zbierają i oglądają to. Oczywiście obejrzą to za kilka godzin, ponieważ jest tam wcześniej, ale nadal pozdrawiamy was teraz z wyprzedzeniem, ponieważ żyjemy w przyszłości, ponieważ jest to seminarium prorocze. Amen. W porządku. Więc dzisiaj wieczorem mamy wielkie studium proroctw, powiedziałem. To będzie dzisiaj, gdzieś, kiedyś. Dziś rano mamy bardzo ważne studium proroctwa, które będzie dotyczyło kobiety, dziecka i smoka. A nie chcesz przegapić tego, co będzie dalej, ponieważ w tym tygodniu zajmiemy się proroctwami biblijnymi o przemysłowej sile. Na przykład dziś wieczorem będziemy mówić o duchach Armagedonu, a potem będziemy mówić o antychryście, o dniu sądu, o bestii, pieczęci Boga i przesłaniach objawienia i myślę, że będziecie naprawdę błogosławieni. A dla naszej nowojorskiej publiczności, być może słyszeliście, jestem dziś w specjalnym programie o 5:00. Mamy wielu ludzi, którzy przyjechali z całego kraju i zamierzali tu być, więc podzielę się swoim świadectwem. Myślę, że umieszczą to również w AFTV. Podzielę się moimi zeznaniami od 5:00 do 6:00, a potem będziemy mieli koncert, małą przerwę, a potem krótki koncert. Mamy więc zaplanowany cały dzień w Panu. Amen. W porządku. Przejdźmy do naszego studium numer 8. Dotyczy tematu kobiety, dziecka i smoka. I chcę tylko wspomnieć, ponieważ są ludzie, którzy po raz pierwszy dostroili się do każdego studium, mogą nie wiedzieć, że prezentacje, którymi się z wami dzielę, przechodzą przez format pytań i odpowiedzi, są wypełnione Pismem Świętym, możesz je sprawdzić dla siebie, a skończysz z 15 lekcjami i jednym programem bonusowym. Na koniec tej serii udostępnimy ładny folder. Te, które są tutaj, dajemy ci w prezencie. Ludzie, którzy oglądają, po prostu wejdź na prophecyodyssey.com, możesz pobrać lekcje, a jak słyszałeś, będą one w wielu różnych językach, więc wykorzystajcie to jak najlepiej. Ja mam swoją lekcję tutaj na ekranie, co ułatwia szybkie przejście przez nią z wami. Dzisiejsze studium opiera się na 12 rozdziale Księgi Objawienia. Jeśli macie swoje Biblię, możecie teraz kliknąć tam kciukiem lub na swoim urządzeniu biblijnym, które trzymacie. Zaczynamy od naprawdę niesamowitego faktu. W roku 1954 czteroletnia dziewczynka została uprowadzona ze swojego domu w Kolumbii, w górach i z zamiarem porwania jej i zażądania okupu. Nie wiemy dokładnie, co poszło nie tak, ale coś poszło nie tak, a oni nie chcieli zabijać dziecka, więc zabrali ją drogą do wyrębu w dżungli i wypuścili. Miała 4 lata i oczywiście płakała i opłakiwała przez jakiś czas. Nie walczyła tak bardzo z pragnieniem, ponieważ często padał deszcz, była tam woda, a klimat był nieco łagodny. Klimat był nieco łagodny, więc nie zamarzła. Ale wędrowała i szukała jedzenia, aż w końcu grupa kapucynek zaintrygowała się nią i zaczęła podrzucać jej jedzenie. Żyła w dżungli przez 5 lat. To po prostu niesamowita historia, często dręczona przez owady. W końcu zdjęła z siebie ubranie. Podążała za oddziałem małp, które obserwowały ją z drzewa, które w pewnym sensie ją adoptowały. Doszła nawet do miejsca, w którym mogła się całkiem dobrze wspinać. Ona nauczyła się zdobywać pożywienie i przeżyła, gdy w końcu ją odnaleziono. Po latach życia w dżungli straciła wszelkie naturalne zahamowania społeczne. Nie miała ubrań. Zapomniała, jak mówić w swoim języku. Nie pamiętała swojego imienia i nigdy nie odnaleziono jej prawdziwych rodziców. Nadali jej imię Marina. W końcu była na tyle młoda, że wciąż mogła się uczyć. Ponownie nauczyć się mówić po angielsku i hiszpańsku. Przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Wyszła za mąż, a wszystko to zawarte jest w fascynującej książce zatytułowanej Dziewczyna bez imienia. Bóg zaopiekował się nią na pustyni w cudowny sposób. Teraz ma prawie 70 lat i nadal może wspinać się na drzewa.
Biblia mówi o kobiecie, która jest symbolem Kościoła. W objawieniu 12 i objawieniu 17 mamy prawdziwą kobietę i fałszywą kobietę. Będziemy studiować bardzo ważny temat. Na całym świecie są chrześcijanie, którzy chodzą do różnych kościołów. Skąd to wiesz? Czy ma znaczenie do jakiego kościoła? Czy istnieje prawdziwy kościół? Czy w ogóle trzeba chodzić do kościoła? Najważniejsze pytanie? Najważniejszym pytaniem, jakie kiedykolwiek zadano, było pytanie Poncjusza Piłata do Jezusa. Czym jest prawda? Następnie odszedł od Jezusa i nie czekał na odpowiedź. Stał przed osobą, która jest ucieleśnieniem prawdy. Zapytał, czym jest prawda? Ze cynizmem odszedł, dochodząc do wniosku, że nikt tak naprawdę nie może znać prawdy. Można to wywnioskować z odpowiedzi, które słyszeliśmy. Niektórzy ludzie mówią, cóż, ty masz swoją prawdę i ja mam swoją prawdę, a tak naprawdę nie ma prawdy absolutnej. To, w co ty wierzysz, jest dobre dla ciebie, a to, w co ja wierzę, jest dobre dla mnie. Ilu z was chciałoby pójść do lekarza, który przeprowadza na was operację mózgu i powiedzieć mu, cóż, myślę, że to mózg, ale on myśli, że to kantalupa, więc cokolwiek wierzysz jest w porządku. Albo kiedy jesteś w samolocie i lecisz przez ocean, a pilot wchodzi na antenę i mówi, zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was uważają, że istnieją absolutne prawa aerodynamiki, ale wiecie, chciałbym spróbować eksperymentu. Myślę, że ten samolot będzie działał dobrze jako łódź podwodna, ponieważ w to wierzę. I jestem szczery. Czy chciałbyś wsiąść do tego samolotu? A ilu z was chciałoby wiedzieć, że ten pilot nauczył się, że istnieją pewne bezwzględne zasady aerodynamiki i lotnictwa? A jeśli naruszysz te zasady, czekają cię straszne konsekwencje, ponieważ jest to bezlitosne. Istnieje absolutna prawda dotycząca Boga i życia wiecznego. Ten pogląd, który stał się popularny w społeczeństwie, że cóż, ty masz swoją prawdę, a ja mam swoją prawdę i kto może wiedzieć, jaka jest prawda? Biblia tak nie naucza. Bóg mówi, że twoje słowo jest prawdą, to właśnie powiedział Jezus. Istnieje prawda. Jezus powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nie wierz w diabelskie kłamstwo, że tak naprawdę nie ma to znaczenia. I tak długo, jak jesteś szczery, ilu z was było szczerych? I dowiedziałeś się, że się myliłeś i nie pomogło ci to, że byłeś szczery? Pewnego razu jechałem przez kraj. Z Kalifornii do Teksasu. Późno w nocy, a w końcu potrzebowałem trochę paliwa, zjechałem na Cloverleaf i zawróciłem. To było zanim pojawił się GPS. Okręciłem się kilka razy i znalazłem stację benzynową. Zatankowałem, wróciłem na autostradę i czułem, że będę robił duże postępy. Ale kiedy jechałem autostradą międzystanową numer 10, ciągle widziałem znaki. Znaki z napisem Interstate 10 mówiły, że jestem na właściwej międzystanowej. Ale potem zacząłem mówić, no cóż, muszą mieć sieć tych restauracji. I wszędzie, bo widziałem jedną kilka mil dalej. I zdałem sobie sprawę, że patrzę na tę samą restaurację z napisem Interstate 10 West. Cóż, jadę do Teksasu, musiałem jechać na wschód. Byłem całkowicie szczęśliwy i szczery, ale nigdy nie dotrę do Teksasu, jadąc w złym kierunku. Nie miało znaczenia, jak bardzo byłem szczery. I w dzisiejszym świecie jest wielu ludzi, którzy myślą, że to nie ma znaczenia, dopóki jesteś szczery. Och, to ma znaczenie, przyjaciele. W co wierzysz, prawda cię wyzwoli. Istnieje prawda, a znajomość prawdy i każdego elementu prawdy biblijnej czyni cię bardziej wolnym. Tak więc pierwsze pytanie, jak objawienie przedstawia prawdziwy Kościół Boży? Odwróćcie się do swoich Biblii, przeczytamy ją najpierw. Przejdźmy do 12 rozdziału Księgi Objawienia. Przeczytamy tutaj kilka wersetów, przejdziemy przez większość tego rozdziału w naszym porannym studium. A teraz wielki znak się ukazał, werset pierwszy, wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wianek. To oznacza koronę Stefanos z 12 gwiazdami. Potem, będąc brzemienną, zawołała w porodzie i bólu, aby urodzić. Ta kobieta jest brzemienna. I inny znak pojawił się na niebie, a oto wielki, ognisty, czerwony smok mający 7 głów. Ile głów? 7 głów i 10 rogów. Ile rogów? I 7 koron na jego głowie. A jego ogon przyciągnął 1/3 gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. A smok stanął przed kobietą, która była gotowa do porodu, aby pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi.
i urodziła dziecko płci męskiej, które miało rządzić wszystkimi narodami laską żelazną, a jej dziecko zostało pochwycone do Boga na jego tronie. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby nakarmić ją przez 1260 dni karmionych na pustyni. Teraz porozmawiamy o tym i za chwilę wrócimy do Biblii. A więc odpowiedź, 12 rozdział objawienia. Co mówi o tej kobiecie? Co mówi? Kobieta odziana w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wianek z gwiazd 12, będąc brzemienną, ze dzieckiem płakała podczas porodu, przechodzi przez bóle porodowe i w bólu rodzi. I rodzi dziecko płci męskiej, które ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną. Jak myślisz, kto to jest? Tym męskim dzieckiem jest Jezus Chrystus. Został pochwycony na tron Boga. Wiemy, że Jezus wstąpił do nieba. Kim jest kobieta? Co reprezentuje kobieta? W Biblii, kiedy jest mowa o tej kobiecie, może ona pojawić się tutaj, zanim to się skończy. Ale kobieta reprezentuje Bożą oblubienicę. Kościół Boży. Amen? Oto jesteśmy. Jestem w kobiecej sukience. Muszę się cofnąć. A ta kobieta, która jest brzemienna, jest symbolem Kościoła. Co ona ma na sobie? Jest odziana w co? Słońcem. To jest światło Bożej prawdy, które znajdujemy w Nowym Testamencie, stojące na księżycu. Czy księżyc daje światło w nocy? Czy księżyc ma własne światło, czy też odbija światło słońca, które wzejdzie? To Stary Testament odbija światło Syna Sprawiedliwości, który powstanie z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Kościół Nowego Testamentu stoi na fundamencie Bożych obietnic Starego Testamentu, a nad jego głową znajduje się symbol przywództwa. Masz 12 gwiazd, które reprezentują 12 plemion w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy 12 apostołów. Mamy nawet 12 książąt Mojżesza przewodzących Izraelowi, 12 sędziów Izraela w Księdze Sędziów. 12 jest symbolem przywództwa. To jest Boży Kościół. Jest przyobleczony w słońce, księżyc i gwiazdy. Kto stworzył słońce? Kto stworzył księżyc? Spójrzmy na Księgę Rodzaju. Kto stworzył gwiazdy? To jest Boże światło. Biblia mówi do oblubienicy, wy jesteście światłością świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak więc ta kobieta reprezentuje prawdziwy Kościół. Dobrze. To mówi, a skąd to wiemy? Czytamy w 6 rozdziale Księgi Jeremiasza. Kościół Boży jest symbolizowany przez kobietę. Przyrównałem córkę Syjonu do pięknej i delikatnej kobiety. Słońce reprezentuje światło Jezusa. Psalm 84, Malachiasz 4:2, dając ci te wersety. Księżyc reprezentuje obietnice w historii Starego Testamentu, na których został zbudowany Kościół. To wszystko będzie w lekcji. Gwiazdy nad jej głową symbolizują przywództwo Kościoła. W pierwszym rozdziale objawienia czytamy o gwiazdach, które były sługami Kościoła. To było przywództwo. Tym, który ma rządzić wszystkimi narodami laską żelazną, tym człowiekiem dzieckiem jest Jezus. Amen. Ja, smok, chcę pożreć mężczyznę dziecko, gdy tylko się urodzi. Teraz widzimy tę kobietę, ale jest ona zestawiona z inną kobietą niż w objawieniu 17. Wróćmy do naszych Biblii. Sięgnij do Biblii, do 17 rozdziału objawienia, zaczniemy od wersetu 3. A przekonasz się, że te dwie kobiety są w rzeczywistości przeciwieństwami. Ta kobieta istnieje również w dzisiejszym świecie. Objawienie 17, zacznijmy od wersetu 3. A anioł wywiódł mnie w duchu na pustynię i ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii barwy szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej ile głów? 7 głów i ile rogów? Kiedy ostatnio widziałeś bestie z 7 głowami i 10 rogami? A nie są one tak powszechne, prawda? Ilu zgodzi się, że to ta sama bestia? Nawiasem mówiąc, pojawia się ona również w objawieniu 13. I ta bestia, która próbuje zniszczyć kobietę z objawienia 12, współpracuje z kobietą z objawienia 17. Czym jest niewiasta? Kościół. Mamy więc jedną niewiastę odzianą w Bożą światłość. Ale ta kobieta jest ubrana, to jest werset 4, w purpurę szkarłat, ozdobiona złotem, drogocennymi kamieniami, perłami, wszystkimi rzeczami, które można znaleźć na ziemi, które mogą być wykonane przez człowieka, mając w ręku złoty kielich pełen obrzydliwości i plugastwa jej wszeteczeństwa.
A jeśli masz jakieś wątpliwości co do tej kobiety, ma ona na czole, ludzie mają rzeczy na czole w objawieniu, ona ma to, pieczęć. Tajemnica, bełkot w wielkim, matka nierządnic, ma córki, które z niej wyszły i obrzydliwości ziemi, a kobieta jest pijana krwią świętych, więc jest to niewłaściwa kobieta. Masz te dwie kobiety. Więc kobieta reprezentuje co? Czy możemy użyć Biblii i proroctw biblijnych, aby spróbować dowiedzieć się, czy Bóg ma lud w dzisiejszym świecie? Czy Biblia jest całkiem jasna? Jest prawdziwa kobieta światłości i jest jej podróbka. Jedna jedzie z bestią. Druga jest prześladowana przez bestię. No i nie ma znaczenia, w jakim kościele jesteś. Nie chcesz być z tą kobietą w Babilonie, ponieważ czytasz rozdział 18, 19 objawienia, który mówi, że Babilon zostanie zniszczony. To nawiązuje do wieży Babel, kultu stworzonego przez człowieka, który został zdezorientowany i przeklęty przez Boga. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju. To są klucze do zrozumienia tych rzeczy. Jest tam mowa o kobiecie odzianej w purpurę i szkarłat, ozdobionej złotem, drogimi kamieniami i perłami. Tak więc w objawieniu 17 mamy kobietę dosiadającą bestii. Bestia ta jest wielką mocą prześladowczą, którą znajdujemy. Przechodzimy z rozdziału 12 do rozdziału 13, gdzie bestia pojawia się ponownie. W porządku, numer 2, kim jest? Jest wielki czerwony smok? I co próbuje zrobić? Teraz wracamy do rozdziału 12. I ten wielki smok został wyrzucony, zwany wężem starodawnym, zwanym czym? Diabłem i Satanem. Mówi się więc, że diabeł manipuluje tą mocą, tą bestią. Teraz, kiedy czytamy w Księdze Izajasza 14, opisuje ona diabła, ale używa króla Tyru. W Księdze Ezechiela 20:18 jest mowa o diable, ale on działa przez króla Babilonu. W objawieniu 12 jest mowa o diable, ale działa on poprzez królestwo pogańskiego Rzymu. Mówi, że smok próbuje pożreć mężczyznę, dziecko, gdy tylko się urodzi. Smok stanął przed kobietą, która jest gotowa do porodu, aby pożreć swoje dziecko, gdy tylko się urodzi. Tak więc, ten smok jest wrogiem Chrystusa, chce zniszczyć Chrystusa. Wiesz, w historii Biblii jest kilka razy, kiedy diabeł próbował powstrzymać Zbawiciela przed przyjściem. A diabeł wiedział, że Mesjasz przyjdzie, wiedział, że wcielenie nastąpi, nie wiedział dokładnie kiedy. Kiedy dzieci Izraela były w Egipcie, myślał, że teraz będzie czas, kiedy Bóg ześle Zbawiciela. Co więc zrobił? Smok próbował zniszczyć wszystkich chłopców płci męskiej. Pamiętasz, jak Faraon kazał rzucić wszystkich chłopców na pożarcie krokodylom w rzece Nil? Ale Mojżesz został oszczędzony, jeden został oszczędzony, staje się Zbawicielem. Czy wiesz, że w czasach Atalii, jeśli znasz swoją Biblię, jeśli dotrzesz do drugiej księgi królewskiej, opowiada ona o niegodziwej królowej. To córka Jezebel, innej niegodziwej królowej. A przy okazji... W czasach Jezabeli i Atalii jest okres 3,5 roku, 1260 dni, tak jak w objawieniu. Jej syn Ahazjasz zostaje zabity w bitwie przez Jehu. Nie chce ona, by rządził jeden z synów Dawida. Atalia jest poganką, jej matka Jezebel jest poganką, chce być królową. Cóż, Żydzi mieli królów, nie mieli królowych. Rządzili mężczyźni, ale ona chce być królową. Zabija więc wszystkie dzieci Dawida, potomków Dawida. Zabija wszystkie swoje wnuki, rany, ale zimna krew. Ale jednemu udaje się uciec. Nazywa się Joasz. Kończy w świątyni Boga. Wychodzi ze świątyni Boga, gdy ma 7 lat. Dmą w trąby. Koronują go na króla. Ona zostaje zniszczona. Coś jak wtedy, gdy Jezus, nasz Zbawiciel, Syn Dawida Chrystusa, wyjdzie z niebiańskiej świątyni. Trąby zadmą. Ludzie będą się radować ze zniszczenia Babilonu. To, co widzimy w Biblii, powtórzy się w przyszłości. Jest tym, o czym mówi objawienie. Tak więc diabeł, pod rządami Heroda, wykorzystując rzymską władzę. Ilu pamięta, kiedy Herod wysłał swoich żołnierzy do Betlejem? Oni powiedzieli... Tam jest dziecko, to nowy król Żydów. Wiesz, jaki był oficjalny tytuł Heroda? Rzymianie nadali mu tytuł króla Żydów.
Kiedy więc mędrcy przybyli do Jerozolimy, zapytali, gdzie jest ten, który narodził się jako król żydowski? A Herod odpowiedział, co powiedzieliście? Oni odpowiedzieli, och, tak, tak. Chciałbym wiedzieć, kiedy go znajdziesz. Powiedz mi, kiedy go znajdziesz. Ja też chciałbym oddać mu pokłon. Chciał go zabić. Diabeł pracował smoka przez pogański Rzym. Bo później okazuje się, że diabeł zaczyna działać przez ludzi Kościoła w Rzymie w ciemnych wiekach. Numer 3. Co dzieje się po tym, jak szatanowi nie udaje się zniszczyć Jezusa? Czy diabeł próbował zniszczyć Jezusa na krzyżu? Czy próbował zatrzymać go w grobie? Czy diabeł mógł go zatrzymać w grobie? Czy Chrystus wstąpił do nieba? Teraz diabeł nie może już skrzywdzić Jezusa, prawda? Jest poza jego zasięgiem. Więc co teraz robi diabeł? Mówi, że jej dziecko zostało pochwycone do Boga i jego tronu. Gdy uczniowie obserwują w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, Jezus w niebo wstąpił i został pochwycony w obłoku aniołów. Biblia mówi, że tak jak odszedł, tak przyjdzie. Amen. Przyjdzie w obłokach ze wszystkimi aniołami nieba. Ale w międzyczasie diabeł daje upust swojej wściekłości. Diabeł chce zranić Jezusa, raniąc to, co Jezus kocha. Jeśli chcesz kogoś skrzywdzić, nie tylko torturujesz go, ale torturujesz jego dziecko na jego oczach. Pamiętam, jak kiedyś, gdy jeden z naszych chłopców miał 18 miesięcy, miał zapalenie opon mózgowych. Nie wiedzieli o tym. Musieli więc zrobić test zwany punkcją. Ale ponieważ przyszliśmy do lekarza po godzinach, mieli tam stażystę, który był w trakcie szkolenia na stażu. Nazywają to praktykowaniem medycyny. Patrzyliśmy, jak personel szpitala przytrzymuje naszego pięknego 18-miesięcznego synka. Próbował wbić igłę w jego kręgosłup i znaleźć odpowiednie miejsce do odprowadzenia płynu rdzeniowego. A nasz mały chłopiec, nie mogą go znieczulić w tym czasie. A nasz mały chłopiec patrzy w górę z oczami pełnymi łez. Mówi, tatusiu, 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 dlaczego pozwalasz im mnie skrzywdzić? To złamało mi serce. Zamieniłbym się z nim miejscami tak po prostu. Diabeł wie, że Jezus nas kocha. Chce zranić Jezusa, raniąc jego lud. Dlatego prześladuje Kościół. Po tym, jak Jezus został pochwycony do nieba, co szatan robi Kościołowi? Kiedy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, prześladował kobietę, która urodziła dziecko. Po wstąpieniu Chrystusa do nieba na Kościół spadły jedne z najcięższych prześladowań. A ilu z was słyszało historię o tym, co robili? Neron, Dioklecjan i inni rzymscy cesarze prześladowali chrześcijan w Koloseum? To nie tylko bajki. Byli karmieni dzikimi zwierzętami. Neron smarował chrześcijan smołą i podpalał ich żywcem, aby oświetlić swoje ogrody, gdy skręcali się z bólu. To było straszne. Jak myślisz, dlaczego katakumby znajdują się pod Rzymem? Ponieważ musieli zejść pod ziemię. Nazywało się to religio elicite. Nawet w Biblii można zobaczyć, gdzie Paweł i Żydzi zostali wydaleni z Rzymu przez cesarza. A Imperium Rzymskie tolerowało wiele religii tak długo, jak długo religia rzymska była najwyższa. Ale kiedy chrześcijanie powiedzieli, nie, nie będziemy ofiarowywać kadzidła waszym pogańskim bogom, zdelegalizowali tę religię i stała się ona religio elicite. Dlatego Paweł mówi, że może lepiej będzie, jeśli nie weźmiesz teraz ślubu i nie założysz rodziny, ponieważ prześladowania są tak intensywne. Tak więc diabeł próbował zniszczyć Kościół za pomocą planu A. Planem A było unicestwienie, eksterminacja, ludobójstwo. Nakarmić lwy, zabić w kopalniach, zamęczyć na śmierć, ukrzyżować. Kiedy Neron spalił Rzym, zrzucił winę na chrześcijan. Neron spalił Rzym, ponieważ nie podobały mu się drewniane kamienice. Chciał marmurowych budowli i pomyślał, muszę pozbyć się tych wszystkich biednych ludzi. Podpalił miasto, patrzył jak płonie, grał na skrzypcach. Słyszeliście tę historię. A kiedy byli oburzeni, powiedział, że zrobili to chrześcijanie. A tak przy okazji, chrześcijanie żyją pod ziemią i są kanibalami. Wierzą w jedzenie ciała i picie krwi Jezusa. Są kanibalami i mieli straszną propagandę przeciwko chrześcijanom, a chrześcijanie doświadczyli strasznych prześladowań. Nie tylko w tym czasie. Żydzi zbuntowali się przeciwko Rzymianom, a ludzie postrzegali chrześcijaństwo i judaizm, zachowywali ten sam szabat.
czcili tego samego Boga, czytali tę samą Biblię, postrzegali je jako coś w rodzaju tego samego. Tak więc Żydzi stali się bardzo znienawidzeni po 70 roku naszej ery. Judaizm i chrześcijaństwo zostały zdelegalizowane. Jak chrześcijanie i Żydzi byli masowo eksterminowani, niszczeni, zniewoleni. Zabierano majątki, rozrzucano po całym imperium. Ale wiesz, co się stało? Nasieniem chrześcijaństwa jest krew męczenników. Im bardziej ich kosili, tym bardziej się rozwijali. Ponieważ poganie przychodzili do Koloseum i patrzyli, jak ci chrześcijanie, zanim zostali nakarmieni dzikimi zwierzętami, spokojnie się modlą, wyrażali spokój i radość. Wyglądali, jakby byli w drodze na wesele, ponieważ wiedzieli, że ich następną świadomą myślą było zmartwychwstanie i ujrzenie Pana. I powiedzieli, dlaczego są tacy spokojni, dlaczego są tacy odważni. Zaczęli zadawać pytania, a chrześcijaństwo wciąż się rozprzestrzeniało. Diabeł powiedział, że to nie działa, więc przeszedł do planu B. Jeśli nie można ich zniszczyć z zewnątrz, należy zniszczyć ich od wewnątrz. Zalegalizował chrześcijaństwo i połączył pogaństwo z chrześcijaństwem. Konstantyn pozornie zalegalizował chrześcijaństwo. I powiedział, tak, cóż, moja matka nawróciła się na chrześcijaństwo, więc nie mogę ich zabić. Oni naprawdę nikogo nie krzywdzą. I nagle bycie chrześcijaninem stało się bardzo modne. To, co się stało, można przeczytać w pytaniu numer 5. Dokąd udała się kobieta w tym przerażającym okresie prześladowań i jak długo to trwało? Pozwól, że powiem ci, co się stało, a potem przejdziemy do odpowiedzi. Wraz z nawróceniem Konstantyna i zalegalizowaniem chrześcijaństwa, które nagle stało się bardzo popularne, w całym Rzymie mieli tych wszystkich pogańskich kapłanów. Konstantyn powiedział, że chrześcijaństwo zostało zalegalizowane, jego matka została chrześcijanką, a pogański kapłan powiedział, chciałbym pozostać na liście płac rządu, będę chrześcijaninem. I wszyscy ci poganie zaczęli dołączać do kościoła, zanim zostali nawróceni, a nawet nauczani. No w rzeczywistości, kiedy Konstantyn walczył w bitwie pod Maksymilianem i przybył nad rzekę Tyber, twierdził, że widział wizję, w której miał podbić pod znakiem krzyża. Zaczęto malować czerwone krzyże na tarczach. I rozkazał swojej armii na szczęście maszerować przez rzekę Tyber. I powiedział, ochrzczę was wszystkich, maszerujcie przez rzekę. Cóż, nie zostali nauczeni. I tak masz tych wszystkich suchych pogan, którzy przechodzą przez rzekę i przychodzą mokrzy poganie, ale mówi się im, teraz jesteście chrześcijanami. Nie mają pojęcia, co to znaczy. I mają te wszystkie bożki w całym Rzymie. Mieli więcej bożków niż dachówek na dachu w Rzymie. Zapytali, co zrobimy z naszymi bożkami i powiedzieli, cóż, zmieńmy ich imiona, nadajmy im chrześcijańskie imiona. I Diana nazwiemy ją Maryją. I Jowisz, Apollo, Mercury, Piotr, Jakub i Jan. I nagle bałwochwalstwo wtargnęło do kościoła. A kapłani, zamiast być jak ludzie, wiesz, Jezus nie ubierał się w specjalne szaty, ubierał się jak cieśla. Ale teraz zaczęli, kapłani byli klasą wyższą. I powiedzieli, wiesz, lepiej nie dawajmy Biblii ludziom. Jeśli dasz Biblię ludziom, dowiedzą się, że zbawienie jest darem, a my je sprzedawaliśmy. A jeśli chcą przebaczenia, muszą płacić odpusty Kościołowi. Odpusty Kościołowi. I nagle księża stali się klasą specjalną. Mieszkali w pałacach. A ludzie zostali zrównani z ziemią. Religia stała się instytucją rządową. W ten sposób stolica chrześcijaństwa przeniosła się z Jerozolimy do Rzymu. Wciąż jesteś ze mną? To jest historia, przyjaciele. Każdy może to sprawdzić. I nagle doszło do ogromnego kompromisu. W Rzymie wciąż było wielu szczerych chrześcijan, którzy walczyli przeciwko kompromisowi. Ale nagle doszło do mieszania się chrześcijaństwa i pogaństwa. Zaczęli mówić, że piekło płonie wiecznie, ponieważ zaczerpnęli to z mitologii greckiej z Plutonem. No i zaczęli mówić, musisz, możesz zapłacić za swoje grzechy, zbawienie przez uczynki. Wszystko zaczęło się zmieniać. Prawdziwi chrześcijanie zaczęli być prześladowani. W czasach Justyniana, około 58 roku na erę, Justynian, cesarz rzymski, powiedział, przenoszę stolicę do Konstantynopola.
Zamierzam dać. Biskup Rzymu będzie teraz głową Kościoła. Będziemy go nazywać najwyższym papą, ojcem, papieżem. Stało się to lata po Jezusie. Jezus nigdy nie powiedział, że Piotr jest przywódcą Kościoła. Jezus jest przywódcą Kościoła. W rzeczywistości zaraz po tym, jak Jezus mówi do Piotra, z powodu twojej deklaracji, że jestem Mesjaszem, na tej skale twojej deklaracji zbuduję mój Kościół. Bramy piekielne go nie przemogą. Pójdę do Jerozolimy i umrę. A Piotr powiedział, nie, nie, Panie, nie rób tego. Jezus zwrócił się do Piotra i powiedział, szatanie, stań za mną. W tym samym fragmencie, w którym ludzie mówią, że jest pierwszym papieżem, Jezus nazywa go szatanem. Całkowicie niezrozumiany. Chrześcijanie musieli więc uciekać na pustynię. Zauważmy. Kobieta, wciąż jesteśmy w objawieniu 12, nadążasz za mną? Kobieta uciekła na pustynię, gdzie miała miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam karmili przez 1260 dni. Nastąpił czas wielkich prześladowań, ponieważ Kościół w Rzymie stał się instytucją rządową, która nie tylko rządziła Rzymem, ale zaczęła rządzić wszystkimi imperiami w ramach Imperium Rzymskiego. Wraz z nawróceniem Klowisa, króla Franków, powstało Święte Cesarstwo Rzymskie. Ilu z was grało w szachy? Macie króla i królową. A kto jest po prawej stronie króla i królowej? Biskup, biskup. Spójrzmy na kościoły w całej Europie w tamtym okresie historii. Mieliśmy króla i królową, a potem kościół. Musieli wszystko uzgadniać z kościołem. A jeśli król i królowa nie uzgodnili tego z kościołem, cały naród mógł zostać ekskomunikowany. Powodem, dla którego powstał Kościół Anglii, było to, że Henryk zabijał swoje żony, ponieważ nie mogły mieć dzieci. Kościół powiedział, że wystarczy. Zabiłeś 5 lub 6 żon. No wiesz, nie możemy zatwierdzić twojego rozwodu. Odpowiedział, że w takim razie założę własny kościół. Kościół Anglii oderwał się, ponieważ cały naród został wówczas ekskomunikowany. Tak więc Kościół miał ogromną władzę nad Europą w tym czasie. Prawdziwi chrześcijanie, którzy sami czytali Biblię, musieli uciekać w góry. Udali się w Alpy włoskie i szwajcarskie, by zachować czystość wiary. Ręcznie kopiowali Pismo Święte i wysyłali swoich kupców i dzieci do miasta, aby rozdawali ludziom małe fragmenty Pisma Świętego. Aby szerzyć wiarę i utrzymywać ją przy życiu. Ale o kościele odzianym w wory mówi objawienie. Wiesz, co to jest wór? Kiedy byłem dzieckiem, mieliśmy worki na ziemniaki. Teraz już ich nie ma. Teraz są plastikowe. Ilu pamięta worki jutowe? To coś w rodzaju tkaniny, ale jest to tania tkanina, przez którą wciąż może przenikać światło, ale jest zasłonięte. A kościół, światło kościoła zostało zasłonięte w tym czasie. Musiał zejść do podziemia. Wiesz, jak długo to trwało? Od roku papieża. Kiedy papież stał się najwyższym władcą, dano mu armię, a chrześcijaństwo było egzekwowane przez armię. Jezus nigdy nie kazał nam zmuszać ludzi do bycia chrześcijanami. Dopóki Napoleon nie pojawił się w roku papieża, został aresztowany. Stracili swoją uniwersalną władzę, a on zmarł w niewoli. Od roku papieża minęło 1260 lat. Lat. Napisane jest 1260 dni, 42 miesiące, czas i podział czasu. Ten okres czasu pojawia się w proroctwach wiele razy. Przy okazji, jaka jest Boża liczba w Biblii? Boża liczba. 7. Jaka jest połowa z 7? 3,5. Zazwyczaj reprezentuje ona czas prześladowań. Jak długo Jezus głosił? 3,5 roku, a potem umarł. Następnie apostołowie głosili przez 3,5 roku. A następnie Szczepan został zabity dokładnie 3,5 roku później. Spójrzmy na historię Eliasza ze Starego Testamentu. Przez 3,5 roku Eliasz głosił, a prorocy musieli zejść pod ziemię. Byli ukryci w jaskiniach aż do czasu, gdy miał doświadczenie na Górze Karmel. Nawet wtedy spotkało go wielkie prześladowanie. Eliasz musiał uciekać przed swoim życiem, od Jezebel. Kobietą, mówię o kobiecie reprezentującej Kościół, była pogańską kobietą, która poślubiła żydowskiego króla. Połączenie pogaństwa i prawdy doprowadziło do prześladowania proroków bożych. To, co wydarzyło się w Starym Testamencie, powtórzyło się w historii i wydarzy się ponownie w dniach ostatecznych. Czy to ma sens? W uporządku więc ucieka na pustynię. Numer 6. Jakie są dwa inne znaki rozpoznawcze prawdziwego Kościoła Bożego?
Dochodzimy do końca 12 rozdziału. Jest tam napisane: i rozgniewał się smok na niewiastę i wyruszył na wojnę z resztą. To oznacza resztkę jej potomstwa, która co robi? Zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa. Jeśli czytamy w 8 rozdziale Księgi Izajasza, jest tam napisane: zwiążcie świadectwo, zapieczętujcie prawo wśród moich uczniów, prawo i świadectwo. Przeczytaj 19 werset 10 rozdziału Objawienia. Jan rozmawia z aniołem, upada, by oddać mu pokłon. Anioł mówi: nie czcij mnie, nie czcij nikogo poza Bogiem. Nie powinniśmy modlić się do aniołów, nie powinniśmy modlić się do posągów. Powiedz amen. On mówi: módl się do Boga. Nie modlimy się nawet do aniołów. A anioł powiedział: bój się Boga, jestem z twoich współsług, którzy zachowują świadectwo Boga, bo świadectwo Boga jest duchem proroctwa. Prawo i świadectwo, prawo i prorocy. Dwie cechy. Przeczytaj u Izajasza rozdział 8, werset 20, zgodnie z prawem i świadectwem, Słowem Bożym. Jeśli nie mówią zgodnie z tym Słowem, nie ma w nich światła. Słowo Boże ma podwójną naturę. 10 przykazań, 2 kamienne tablice. Mamy Biblię, Nowy i Stary Testament. To są dwaj świadkowie z 11 rozdziału Objawienia. Dojdziemy do tego innym razem. Symbolizowani przez Mojżesza i Eliasza, prawo i proroków. Lud Boży będzie miał Słowo Boże. Teraz możesz powiedzieć: no tak, każdy Kościół przestrzega przykazań, niektóre z nich. Nie wiem, przyjaciele, Bóg szuka ludzi, którzy będą wierzyć we wszystkie 10. Bóg nie nazywa ich 10 sugestiami. Nie nazywa ich 10 dobrymi pomysłami. To nie jest 10 Bożych zaleceń, to 10 Bożych przykazań. Amen. Każdy w więzieniu zachowuje niektóre z nich przez pewien czas. Trzymasz się ich, kiedy śpisz przez kilka godzin każdej nocy. I nawet wtedy możesz mieć wątpliwości. Bóg szuka ludzi, którzy wierzą we wszystkie 10. Amen. Przestrzegających nie tylko litery, ale także ducha prawa. Amen. Tak więc smok szczególnie nienawidzi tej grupy ludzi. Numer 7. Jak Jezus powiedział, że mamy okazywać naszą miłość do Niego? Powiedział co? Jeśli mnie kochasz, zatrąb. Słyszałem o kobiecie, która utknęła w korku i zaczęła trąbić klaksonem i potrząsnęła pięścią. A nie wiedziała, że za nią stoi policjant. Wyskoczył ze swojego samochodu i wyciągnął broń. I powiedział: wysiadaj z samochodu, ręce do góry, pod samochód. Przeszukał ją. Sprawdził jej dowód osobisty. Powiedziała: o co w tym wszystkim chodzi? No, powiedział, że widziałem, jak gestykulowałaś do kierowcy przed tobą. Słyszałem, jak trąbiłaś klaksonem i widziałem twoją naklejkę na zderzaku. Zatrąb, jeśli kochasz Jezusa. Po prostu pomyślałem, że ukradłeś samochód. My też musimy tym żyć. Amen. Biblia mówi, że na tym polega miłość Boga, że przestrzegamy Jego przykazań. Czyż nie chodzi o miłość, przyjaciele? Amen. Numer 8. Jakie 3 anielskie przesłania będzie głosił światu Boży Kościół czasów ostatecznych? Odpowiedź znajduje się w 14 rozdziale Księgi Objawienia. Sięgnij szybko do Biblii. W Objawieniu 14 zauważysz, że dzieje się tu coś wyjątkowego. Mówi nam, że Jezus przychodzi w Objawieniu 14. Werset 14. Możesz zobaczyć tutaj, gdzie jest napisane: potem spojrzałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego. Pamiętajmy, że został pochwycony w rozdziale 12. Teraz powraca. Na głowie złotą koronę, w ręku ostry sierp. Nadchodzi, aby zebrać plony z ziemi. To wielki dzień sądu. Jakie przesłanie idzie do świata przed przyjściem Jezusa? Spójrzmy na rozdział 14. Zaczyna się od wersetu 6. Podaje 3 anielskie przesłania. Widziałem innego anioła lecącego po środku nieba, mającego wieczną Ewangelię do zwiastowania tym, którzy mieszkają na ziemi, każdemu narodowi. To będzie międzynarodowe. Każdemu narodowi, każdemu językowi, plemieniu, ludowi. Donośnym głosem. Będzie przez radio i telewizję. Przez internet. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Mamy lekcję na ten temat jutro wieczorem. Czcijcie Go, wzywając nas z powrotem do Stwórcy i prawdy szabatu, źródła i ziemi, morza i wód. A za nimi szedł inny anioł, mówiąc: upadł Babilon,
upadło to wielkie miasto, ponieważ sprawiło, że wszystkie narody piły wino gniewu jej wszeteczeństwa. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon bestii w jej obrazie i przyjmie jej znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, ten będzie pił wino gniewu Bożego, które wylewa się z całą mocą do kielicha jego gniewu. Nie chcesz otrzymać znamienia bestii. Mamy na ten temat lekcję, przyjaciele. Nie chcesz popełnić tego błędu. Spójrzmy więc szybko na te trzy anielskie przesłania. Po pierwsze, bój się Boga. Zobaczysz Go na ekranie. Powiedz odpowiedź razem ze mną. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Czy zdajesz sobie sprawę, że to koniec czasów? Czy wiesz, że część sądu Bożego ma miejsce, zanim On jeszcze tu przybędzie? Skąd to wiesz? Mówi: oto przychodzę, moja nagroda jest ze mną, aby dać każdemu człowiekowi. Czy Bóg wie, kto pójdzie w górę, a kto nie, kiedy przyjdzie? Wydarzy się jakiś sąd. Sąd musi rozpocząć się w domu Bożym. Jeśli sąd zaczyna się od nas, jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii? Cytując Biblię: sąd nadszedł. Drugie przesłanie anioła i... oddać mu pokłon. Go! Wiem, że czasami nie ma go jeszcze na ekranie. Co tam jest napisane? Czcij tego, który stworzył niebo, ziemię i morze, a to oznacza oddawanie mu czci we właściwy sposób, we właściwy dzień, prawdziwe oddawanie czci Bogu. Czy dzisiaj jest dużo fałszywego uwielbienia? Niektórzy ludzie, błogosławie ich serca, chodzą do kościoła, a pastorzy ich zwodzą. Mówią: wyślij mi swoje pieniądze, a Bóg da ci nowego pick-upa. Prawda? Wystarczy powiedzieć, że wykorzystują ludzi fałszywe uwielbienie. Odpowiedź o następny. I mówi: inny anioł podążył za nim, mówiąc: Babilon upadł, upadł, to wielkie miasto, ponieważ sprawiła, że wszystkie narody piły wino gniewu jej wszeteczeństwa. Nastąpi sąd nad ludźmi, którzy są w Babilonie, ale Bóg chce ocalić Babilon. On ma swój lud w Babilonie. Dlaczego o tym mówi? I w czasach Jeremiasza. Król Nabuchodonozor, król Babilonu, podbił Jerozolimę. Sprowadził Żydów do Babilonu i byli tam przez 70 lat. Jak komfortowo czułbyś się przez 70 lat? Jesteśmy w Nowym Jorku dopiero od 3 tygodni, a Karen i ja rozgościliśmy się w naszym pokoju hotelowym. Być może zostaniemy. Ale po 70 latach, kiedy Bóg powiedział: teraz jesteście wolni i możecie wrócić, oni powiedzieli: cóż, podoba nam się w Babilonie, nauczyliśmy się języka, nauczyliśmy się zwyczajów, sami jesteśmy trochę Babilończykami. A on nie mógł wydostać swojego ludu z Babilonu. Powiedział: ale sąd nadchodzi na Babilon, Persowie ich zniszczą, nie chcecie tam być, idź do domu. Bóg mówi dzisiaj swojemu ludowi w Babilonie, że są wmieszani w fałszywe religie, fałszywe kościoły. Babilon upadnie, plagi spadną na Babilon. 7 ostatnich plag wyjdzie z niego, mój ludu. Jezus ma swój lud w Babilonie, wzywa ich do wyjścia. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc: jeśli ktoś odda pokłon bestii w jej obrazie i przyjmie jej znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, będzie pił wino gniewu Bożego. I to jest to samo wino. Babilon sprawił, że ludzi swoim winem. Numer 9. Komu Kościół Boży będzie głosił te przesłania w dniach ostatecznych? Dokąd on pójdzie? Do wiecznej Ewangelii. Mając wieczną Ewangelię do głoszenia komu? Każdemu narodowi. Teraz, jeśli właśnie pokazaliśmy Ci dziś niesamowite fakty, jesteśmy tylko jedną służbą. No, niesamowite fakty w tej chwili tylko dzięki temu jednemu programowi nadawanemu w 15 różnych grupach językowych. Obecnie na świecie żyje 8 miliardów ludzi. 7 miliardów ludzi mówi jednym z tych języków jako pierwszym lub drugim językiem. A my jesteśmy tylko jedną chrześcijańską służbą. Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. Wtedy nadejdzie koniec. Przyjaciele, żyjecie w pokoleniu, które jak wierzę ujrzy to spełnienie. Czy jesteście gotowi na przyjście Jezusa? Jakie wskazówki dał nam Bóg w swoim Słowie, aby pomóc nam zidentyfikować Jego Kościół czasów ostatecznych? Przyjrzyjmy się niektórym z tych kryteriów. I odpowiedź A. Ponownie oceńmy to, co właśnie przeczytaliśmy w naszym studium. Pojawi się i wykona swoje widoczne dzieło po wyjściu z pustyni w 1798 roku. Muszę się tu zatrzymać i coś wam powiedzieć. Wierzę, że Bóg ma resztkę. Wiecie, co to jest resztka? To pozostałość. Ile z was kiedykolwiek szyło? Idziecie do sklepu i kupujecie resztkę. Kiedy wyjmuje portfel, wszyscy robią się naprawdę cicho. A z jakiegoś powodu. Okej, co ja tu mam? 10-dolarowy banknot.
Ewi, porządku. Kiedy w fabryce produkują tkaninę na krośnie, dostają śruby, wiesz, tekturową rurkę. I zaczynają nawijać tkaninę na tekturową rurkę. Racja. Co idzie najpierw? Potem ludzie przychodzą do sklepu i mówią, chciałbym trochę kupić. Kupują małe kawałki, odcinają je i kupują to, czego potrzebują na poduszki i zasłony. I odcinają materiał. I w końcu ktoś powie, cóż, potrzebuję tylko tyle. Został mi ten mały kawałek. Jak to się nazywa? To pozostałość. To jest to, co jest na końcu. Ale wiesz, co jest na końcu? To, co było na początku. To, co będzie na końcu, jest tym, co było na początku. Kościół Boży w dniach ostatecznych będzie postępował zgodnie z Pismem Świętym, tak jak czynił to Kościół na początku. Biblia mówi, że powrócimy do wiary, która raz została przekazana świętym. Biblia mówi nam, że będzie resztka. Bóg ocalił resztkę za dni Noego, właśnie. Uratował resztkę Abrahama z Babel, Ur Chaldejskiego, ocalił resztkę z Babilonu. A po prześladowaniach trwających 260 lat i zejściu Kościoła do podziemia nastąpił wielki ruch przebudzenia, który miał miejsce około 150 lat temu, kiedy chrześcijanie z różnych środowisk powiedzieli, dowiedzmy się, co naprawdę mówi Biblia. Jezus nie chce, abyśmy byli podzieleni przez nasze denominacje. Módlmy się o Ducha, otwórzmy Słowo, uklęknijmy i spędźmy noce na modlitwie i wróćmy do Biblii. Tak narodził się ruch, który prowadzi to seminarium. Teraz powiesz, cóż to za kościół? Nie lubię nazywać tego denominacją, ale nazywamy się adwentystami dnia siódmego. Nie mówię tego często, ponieważ nie lubię się tym chwalić. Jestem chrześcijaninem adwentystów dnia siódmego. To bardzo proste, oznacza to. Wierzymy w przestrzeganie wszystkich przykazań w tym siódmego i wierzymy, że Chrystus powróci. To błogosławiona nadzieja. Mówimy ludziom, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się. I jesteśmy, no wiesz, w Ameryce Północnej. Kościół adwentystów dnia siódmego jest uznawany za najbardziej zróżnicowany etnicznie, ponieważ mamy ludzi z różnych środowisk i jest to najszybciej rozwijający się kościół protestancki na świecie. Mają też największy system edukacyjny, drugi po kościele katolickim. Mają największy system medyczny, drugi po kościele katolickim. Rozprzestrzeniają się wszędzie, ponieważ ludzie mówią, hej, jeśli chcesz być chrześcijaninem biblijnym, gdzie jeszcze pójdziesz? Chodź, podzielę się z tobą moim świadectwem trochę później. Zrozumiesz, jak to się stało, ponieważ z pewnością nie dorastałem w ten sposób. Badałem różne kościoły, aby się dowiedzieć. Powiedziałem, nie obchodzi mnie to. Chcę tylko wiedzieć, co mówi Biblia, bo kiedy ktoś pyta, dlaczego wierzysz, nie chcę powiedzieć, że to jest to, w co wierzy mój kościół. W co wierzy twój kościół? Cóż, mój kościół wierzy tak jak mój pastor. A w co wierzy twój pastor? Tak jak mój kościół. We co wierzy pastor w twoim kościele? W to samo, w co ja wierzę. Ludzie nie wiedzą, w co wierzą, prawda? Musimy kierować się Biblią, przyjaciele. Amen. Ten kościół powstał w tym okresie. Następuje po okresie 798 lat. Jest napisane, odpowiedź B będzie nauczał tych samych prawd, których nauczali apostołowie. Wspomnieliśmy o tym. Odpowiedź C będzie przestrzegał 10 przykazań, w tym szabatu. Amen. Odpowiedź D będzie miał ducha proroctwa. Będzie postępować zgodnie z prawem i prorokami i będzie wierzyć we wszystkie dary ducha, przyjaciele. Amen. Wierzę, że moc Boża jest wciąż żywa. Będzie on głosił donośnym głosem Boże przesłanie o trzech czasach ostatecznych. Będzie to globalny, międzynarodowy kościół. To nie jest lokalna społeczność narożna. To międzynarodowy ruch. Spełniamy te kryteria. Będzie nauczał wiecznej Ewangelii, czyli zbawienia wyłącznie przez Chrystusa. To jest to, czego nauczamy i w co wierzymy. Teraz Jezus, numer 11, daje nam te 7 proroczych punktów identyfikacyjnych. Mówi, idź i znajdź mój kościół. Jaka jest obietnica Jezusa? Jeśli będziemy szukać, szukajcie, a znajdziecie. Gdzie mamy szukać? No, słowie. Biegamy tam i z powrotem przez Słowo Boże. Ile organizacji kościelnych na świecie pasuje do tych 7 punktów? Biblia mówi, że jest Chidnpen. Jedna wiara. Ile ich jest? Jedna wiara. Bóg chce, aby Jego lud był zjednoczony w prawdzie. Jeden Chryst. Skoro jest tak wiele różnych kościołów w dzisiejszym świecie i tak wiele różnych denominacji nazywa siebie prawdą, czy to czyni je prawdziwym kościołem Bożym? Nie. Przeczytaj 4 rozdział Księgi Izajasza. Werset 1. I w owym dniu
Siedem kobiet. Co reprezentuje kobieta? Chwyci jednego mężczyznę, Jezusa, Syna Człowieczego, mówiąc, będziemy jeść nasz własny chleb, nasze własne Słowo Boże. Będziemy nosić nasze własne szaty, naszą własną sprawiedliwość. Tylko pozwól nam nazywać się Twoim imieniem. Będziemy nazywać się chrześcijanami, aby zdjąć z siebie hańbę. Jest więcej różnych kościołów, które nazywają siebie chrześcijanami, a nie przestrzegają Biblii, niż jakakolwiek inna religia. Chrześcijaństwo jest najbardziej podzielone, ponieważ jest prawdziwe i diabeł z nim walczy. Ale jest prawda, przyjaciele. Oparta na Słowie Bożym. Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych przyjdą wilki, nie oszczędzając trzody. Kiedy więc ktoś odkryje prawdziwy Boży Kościół czasów ostatecznych, czy konieczne jest stanie się jego członkiem? A Pan dodał do Kościoła. Kto dodał do Kościoła? Pan. Codziennie dodawał do Kościoła swojego ciała tych, którzy byli zbawiani. Jezus miał 12 apostołów, a później policzył 70 uczniów, a potem poszli i liczy się, kiedy dołączyli 3000, a potem 5000. Bóg ma swój lud. Numer 15. Ile dróg ucieczki było w czasach Noego? Jezus powiedział, że będzie tak jak za dni Noego. Dzięki wierze Noe zbudował flotę ark. Ni przygotował arkę. Jedną. Jeden Pan, jedna wiara. Dla ocalenia swojej rodziny. Chrystus ma arkę w dniach ostatecznych, przyjaciele. Jest łódź i chce, abyś był częścią jego ludu. Ponieważ jest wielu szczerych chrześcijan w innych kościołach i jest jeden pozostały kościół, co Bóg zamierza zrobić w dniach ostatecznych. Mówi, mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni. Wierzę, że są szczerzy chrześcijanie w różnych kościołach. Ich również muszę przyprowadzić. Co Chrystus mówi, że czyni w dniach ostatecznych? Muszę ich przyprowadzić. Oni usłyszą mój głos. Jak? Przez Jego Słowo. I ilu ich będzie? Może być jedna owczarnia, jeden pasterz. Wszyscy ludzie, powiedział Jezus, poznają, że jesteście moimi uczniami po waszej wzajemnej miłości. Zanim Bóg wyleje ducha na swój lud w dniach ostatecznych, nastąpi zgromadzenie Jego ludu wokół Słowa Bożego. Czy w to wierzysz? Jak możemy dawać świadectwo zgubionemu światu, skoro chrześcijanie są tak podzieleni? Ale nie mamy się jednoczyć dla samej jedności. To właśnie zrobi bestia. Mamy jednoczyć się w oparciu o prawdę. W oparciu o to, co mówi Pan. Babilon wielki upadł. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Bóg wzywa swoje dzieci z Babilonu. I może słyszysz, jak cię wzywa. Jezus wzywa cię dzisiaj, abyś wszedł bezpiecznie do jego wielkiego kościoła czasów ostatecznych. Jesteście dla niego bardzo cenni, przyjaciele. On chce, abyś został zbawiony. Zamierzam teraz zaproszenie, decyzję już teraz. Chciałbym mieć naszych woźnych, naszych gospodarzy rzędów. Mamy kartkę, którą chcemy wam dać. A jedną rzeczą jest dla mnie głosić te rzeczy, ale czymś innym jest dla ludzi powiedzieć, że to jest prawda. A dzisiaj, kiedy słyszę jego głos, zamierzam coś zrobić. Ty w domu też możesz wziąć w tym udział. Możesz pobrać tę kartę bezpośrednio z internetu. Daliśmy ci kartę hiszpańską z jednej strony, angielską z drugiej. Można je pobrać w domu. Cztery proste pytania. Zapraszam do podjęcia decyzji. Pytanie numer jeden. Przyjąłem Jezusa jako mojego osobistego Zbawiciela i pragnę podążać za Nim tam, gdzie On mnie prowadzi. Czy Twoja odpowiedź jest twierdząca? Zaznacz ją na swojej karcie. Pytanie numer dwa. Widzę w Biblii, że Bóg ma resztkę ludu w dniach ostatecznych. Czy to jasne, że ma lud? Bóg się nie zmienił. Mark, tak, wierzysz w to. Oto najważniejsze. Pragnę oddawać cześć w duchu i prawdzie i chciałbym dołączyć do pozostałego Bożego Kościoła. Chcesz wiedzieć, jak mogę stać się częścią tego ciała? Ten ruch, który ogarnia cały świat. Zaznacz tak, jeśli Boży Duch do ciebie przemawia. A i czwarte pytanie, jeśli masz pytania na ten temat, które nadal chciałbyś lepiej zrozumieć, to śmiało. Zaznacz to. Podaj swoje dane kontaktowe. Nikt nie będzie ci przeszkadzał. I ale chcemy modlić się z wami, przyjaciele? Teraz, gdy zejdziemy z anteny, będę modlił się z naszą nowojorską publicznością. Ci z was, którzy prowadzą swoje grupy na całym świecie, mamy nadzieję, że pomodlicie się ze swoimi grupami. To spotkanie będzie coraz lepsze. Nie chcecie przegapić nadchodzących programów. Dziś wieczorem będziemy rozmawiać o duchach Armagedonu. Coś, co dzieje się dziś na świecie. Nie chcesz tego przegapić. Jutro jest sąd. O świadectwo tutaj dziś o 5:00 i mały koncert, który nastąpi. Ale nie chcemy, abyście to przegapili, przyjaciele.
Po wypełnieniu kart prosimy o przekazanie ich z powrotem do bocznych, abyście mogli wysłać swoje karty do nas, tych, którzy oglądają online. Niech Bóg was błogosławi. Do zobaczenia dziś wieczorem.